Po wymianie oleju w zwróconym mi opakowaniu, po 4-litrowym PMO znajdowało się jeszcze niemal 500 ml oleju, pomimo że według producenta objętość układu smarowania to około 4,1 litra. Zaczęło mnie to nurtować, więc następnego dnia po wymianie oleju sprawdziłem poziom oleju i okazało się, że był powyżej poziomu max na bagnecie. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Volvo S62, rok produkcji 2013, silnik benzynowy o pojemności 1.6, 150 koni mechanicznych, wersja silnika T3 110 kW, przebieg ogólny 131 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest rozwiązanie kolejnej zagadki z serii, czy ASO wymienił olej w prezentowanym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Marcin. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Marcin skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów ponownie za chwilę. Do silnika zalany został PMO FE Professional 5W30 klasy jakościowej i aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie był stosowany żaden dodatek do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 1838 km. Około 85% eksploatacji to trasa, 15% miasto. Dominują odcinki z przedziału 10 do 20 km. Olej eksploatowany przez 3 miesiące, brak dolewek. Zastosowana płukanka przed wymianą z Castrol na PMO została zastosowana płukanka Liquimoly. W ramach dodatkowych informacji Marcin napisał tak. Od 9 lat jestem właścicielem drugim wyprodukowanego w 2013 roku Volvo S60. Samochód od samego początku był serwisowany w ASO i do dnia dzisiejszego przejechał ponad 129 tysięcy km. ASO stosuje wyłącznie olej Castrol. Na chwilę obecną najprawdopodobniej jest to Castrol Edge 5W30A5/B5. Jednak na moje pytanie, jaki dokładnie jest to olej, doradca odpowiada wymijająco, że jest to olej dedykowany i w pełni zgodny z wymogami producenta. Odręczne wpisy w książce to na ogół 0W30, ale w innych oficjalnych dokumentach pojawiają się informacje, że jest to 5W30, czyli dokładnie taki jak zalecany przez Volvo. Ponieważ w internecie jest wiele opinii na temat przeciętnej jakości olejów marki Castrol, dlatego zdecydowałem się, aby tym razem zastosować coś lepszego niż to, co wlewa do silnika ASO. Wybór padł na PMO Professional Series 5W30FE Synthetic A5/B5, który zakupiłem na Allegro, korzystając z oferty dużej hurtowni poleconej mi przez dystrybutora PMO w Polsce. Dodatkowo przed zmianą oleju pierwszy raz zastosowałem płukankę silnika, dokładnie Liquimoly, po zastosowaniu której Liquimoly zaleca przejechanie 200 km przed serwisem olejowym. Przejechawszy niespełna 200 km na płukance, udałem się do ASO na przegląd, jednak tym razem już ze swoim olejem, wspomniany PMO. Poza przykrym doświadczeniem, że zostałem pozbawiony rabatów z programu Volvo 4 Plus na cały przegląd, materiały plus robocizna, bo rzekomo nie przysługują, gdy ASO nie sprzeda swojego oleju, to na dodatek, po wymianie oleju w zwróconym mi opakowaniu, po 4-litrowym PMO znajdowało się jeszcze niemal 500 ml oleju, pomimo że według producenta objętość układu smarowania to około 4,1 litra. Zaczęło mnie to nurtować, więc następnego dnia po wymianie oleju sprawdziłem poziom oleju i okazało się, że był powyżej poziomu max na bagnecie. Na ręczniku papierowym, w który wycierałem bagnet, ślad po oleju daje wrażenie, że nie jest to olej całkowicie nowy, czysty. Jest to wyłącznie moje subiektywne odczucie, być może błędne, dodaje Marcin, które pojawiło się w wyniku narastających wątpliwości. Na podstawie powyższych obserwacji zacząłem się zastanawiać, czy jest możliwe, że na przykład w serwisie nie wymieniono filtru oleju, w którym pozostała pewna ilość starego oleju, co mogłoby tłumaczyć fakt, dlaczego nie wlano pełnej objętości opakowania 4-litrowego PMO. Pobudzona wyobraźnia zaczęła mi podpowiadać również inną możliwość, to znaczy, że w ogóle nie wymieniono oleju, bo poziom oleju w silniku jest powyżej maksimum, a na dodatek olej nie jest czysty.
Taka ewentualność wydaje mi się zdecydowanie mniej prawdopodobna, jednak gdyby była prawdziwa, oznaczałoby, że jeszcze na starym oleju z dodaną płukanką puszka płukanki miała pojemność 300 ml. W związku z powyższym chciałbym się spytać, czy istnieje możliwość przekazania próbek oleju do badania? Jeśli pana badanie potwierdzi moje obawy, to znaczy będą duże różnice między pozostałością nowego oleju PMO a próbką pobraną z silnika, to będę mógł szybko zareagować i dokonać ponownej wymiany oleju. Jeśli jednak badanie będzie miało wynik pozytywny, wszystko będzie ok, to deklaruję przesłanie dodatkowej próbki oleju przed jego wymianą w przyszłym roku, aby była możliwość oceny jego degradacji po jednym roku użytkowania, w moim przypadku około 11 tysięcy km. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 56,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 168. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta: zgodność w temperaturze 40 stopni na poziomie 3%, w temperaturze 100 stopni poniżej 2% jest ok. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 51,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 172, a to oznacza, że obserwujemy zmiany parametrów lepkościowych, które znajdują się w przedziale akceptowalnych zmian poniżej 10%. Teraz pozostaje poddać tą zmianę pod rozwagę, czy po przebiegu niespełna 2000 km jest ona prawdopodobna. Teoretycznie tak, w praktyce są to zmiany, które częściej obserwujemy przeważnie po trochę większym przebiegu. Zobaczmy na wyniki pozostałych testów. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o liczne bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym dość kiepski, biorąc pod uwagę fakt, że jest to olej z silnika benzynowego, który uprzednio był wypłukany specjalnym środkiem, to oczekiwałbym wyniku bardziej zbliżonego do tego, który pojawi się w kolejnym odcinku. Tutaj malutki spoiler, zobaczcie, jak wygląda wynik w praktycznie nowiutkim samochodzie po przebiegu 4000 km. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. W podczerwieni mamy następujące wyniki. Stopień nitrooksydacji, oksydacji oraz sulfonowania to są przedziały graniczne między akceptowalnym a ostrzegawczym, co po tak niskim przebiegu powinno trochę zastanawiać. Degradacja dodatków dość mocno zaznaczona. Degradacja bazy olejowej nie budzi zastrzeżeń. W kilku miejscach pojawia się sygnał potwierdzający obecność zanieczyszczeń w oleju. Obstawiam, że może to być pozostałość po zastosowanej płukance.
Widać to na widmie dla pasma 1270 oraz obszar 3100 do 3600. Podsumowując, moja ocena sytuacji jest następująca. Olej silnikowy został wymieniony, natomiast wszystko wskazuje na to, że w silniku została jakaś pozostałość z poprzedniego zalania. Łączy się to w logiczną całość z obserwacjami Marcina, który odnotował zbyt dużą pozostałość oleju świeżego w bańce 4-litrowej. Zatem jest to kolejny eksperyment sugerujący potrzebę zastosowania solidniejszych i dokładniejszych praktyk podczas wymiany oleju silnikowego, tak aby z układu usunąć tak dużo starego oleju, jak to tylko jest możliwe. Oczywiście często niezbędny jest do tego czas, którego w takich miejscach jak serwis samochodowy bardzo często brakuje. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!